Cześć. Godzina 9, poniedziałek. Zaczynamy. Architektura militarna Jury. Okopy strzeleckie z 1914 roku. Są i okopy. Jest również i cmentarz wojenny z tamtego okresu. Jeżeli interesuje Was wielka wojna na Jurze z okresu I wojny światowej, to zapraszam. Będziecie mogli zapoznać się z wydarzeniami, jakie tutaj miały miejsce. Cmentarz. Okej. To miejsce zlokalizowane jest w skupisku drzew, w takim lasku, zagajniku, jakieś, nie wiem, 200 metrów od drogi asfaltowej. A żeby ułatwić Wam zadanie, to dodatkowo wspomnę o tym, że naprzeciwko znajduje się cmentarz rzymskokatolicki. Tam. Pogoda jest idealna. Nie wieje, nie pada. Temperatura zachęca do maszerowania. Widoczność też jest całkiem niezła. Także gitara gra. Lgotka. Tam byliśmy. Przed momentem minąłem Centrum Edukacji Górskiej. Bazę ratowników górskich. Okej. Na asfalcie zalega trochę lodu. Podlesice. Czeka mnie wspinaczka. Sporo tutaj ścieżek. I skał. Tam kolejna. Ale swoją uwagę skupię głównie na tym, co chowa się za tymi drzewami. Czy jest tu jakaś ścieżka prowadząca na szczyt? Zapewne tak, ale gdzie? Może tamtędy przejdę? Już do ciebie idę. Czekaj, stój, nie ruszaj się. Daj mi parę minut. Stoi, czeka, nie rusza się? Tak. To oznacza, że jednak dał mi parę minut. Muszę się spieszyć, bo jak się rozmyśli, to później już go nie złapię. Czy ja dobrze idę? Uła, ale fajna skała. Doskonały początek nowego tygodnia wędrówki. O ludź. O lulu. Cię. Chyba wypadł mi plastik. A jak? Żeż ty. Chyba nie będę tam schodził. Ale widoczek przedni. Jeszcze kilka metrów. Przy innej pogodzie miałbym
o wiele wyraźniejszy widok. Sięgnąłbym dalej, a no trudno. To i tak dobrze, że nie pada. Nie ma żadnej mgły. Należy się cieszyć z tego, co jest. Chodź tu, chodź tu. Dobrze. Cierpliwie na mnie czekałeś. Oto jestem. Bach. Fantastyczne miejsce. A jak ktoś by szukał jakiegoś punktu, w którym mógłby się zatrzymać na noc, to dlaczego by nie tutaj? Mnóstwo placu na dole, z jednej, z drugiej strony. Przypadkowo znalazłem jaskinię, a wejdę do niej na chwilę, na parę sekund. A, tak to wygląda. No, tutaj można obozować. Trafiają się i ogniska. O, budzicie się i macie taki widok za oknem. Pożegnalne ujęcie. Obrót o 180 stopni. Jazda przed siebie. Ha! Takie cuda. Kto wie, co tu jeszcze się znajduje? O czym nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiem. Zastanawiałem się, jak ktoś tam zszedł. I parę metrów dalej znalazłem odpowiedź. Kawałek liny i starego drzewa. To wykombinowali, no. Stworzyli sobie naturalną drabinkę. Hucisko. Kotowice. Zabytkowy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, założony w roku 1914. Pochowano tutaj żołnierzy armii austriackiej. Powiedziałbym, że jest średniej wielkości, ani duży, ani mały. Krzyże są drewniane i żeliwne. Góra Włodowska. Włodowice. Kaplica cmentarna. Niestety nie wiem, z którego roku, ale nie wygląda na współczesną. No może zadaszenie. Do pokonania pozostało mi 8 km. Jest godzina 13:30. Powiedzmy, że jest bezwzględnie dobrze. Dotarłem na rynek. Wbrew pozorom dość ruchliwe miejsce. Akurat nie teraz.
kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Rękawiczki. Muszę założyć rękawiczki. Szybciej, jeszcze wytrzymam parę sekund. Otwarte, zamknięte, zamknięte, otwarte. Mało śladów, zamknięte. Jak nic. O! O, za ciemno, wracamy. O, tu będzie dobrze, tak. Tada! Ruiny pałacu. Nie mam zamiaru chodzić po ruinach. O nie, ten widok w zupełności mi wystarczy. A przy okazji nadmienię, że mam dwóch kompanów. Jeden, drugi. Tak, tak. Fajny piesek. A dobry, nie wiem. Uciekłeś z podwórka, czy po prostu szukasz towarzystwa. Jeden i drugi. Fajny psiak. No, najlepszy. Już połasiłeś się. No, musicie sobie dać, chłopaki, radę sami. Niestety nie mogę was zabrać ze sobą. Morsko. Aha. Kilka dni temu nadziałem się na podobną tablicę, którą nieco zmodyfikowano, doklejając czy tam domalowując spodek. I tutaj jest podobnie. Motyw z Gwiezdnych Wojen. Cześć. Godzina 8:30. Przez ostatnie pół godziny maszerowałem przez las i za chwilkę dojdę do miejsca niezwykłego. Zresztą jak setki tysięcy innych miejsc w Polsce, każde jest unikatowe na swój własny sposób. W końcu nie ma drugiego takiego. Jeszcze moment. Podtrzymam was w niepewności. Gdzie on, co on tym razem wymyślił? Gdzie się zapędził? Gdzie polazł? No już wam mówię. Jestem przy ruinach. Jeszcze raz. Jestem przy ruinach zamku Bąkowiec. I podejdę do niego z tej strony. Ruiny prezentują się wyśmienicie. Zastanawiam się, czy można wejść na górę. Być może gdzieś tam w skale jest zamknięta jakaś bramka. Za 5 minut się okaże. Porobię kilka zdjęć. Jazda. Jazda pod flagę. Nie.
pod coś, co kiedyś było flagą, a teraz jest łopoczącą na wietrze szmatą. No nie oszukujmy się, to co z niej zostało, to strzępy. Już dawno powinna zostać ściągnięta. Do zamku można swobodnie podejść. Nie ma nigdzie żadnych ograniczeń. A pojawiają się dopiero tutaj. Tak jak przypuszczałem, na górze są drzwi zamknięte na klucz. Co by tu zrobić? Ta. Okolica jest równie interesująca. Proszę bardzo. Wyciąg narciarski. Pusty. Nic dziwnego, mamy wtorek, dzień pracujący. Jest tu kto? Ktokolwiek? Halo? Co ja się nabiegałem? Co ja się nachodziłem i natrudziłem, żeby ciebie znaleźć? Nie ciebie. Ciebie. Okiennik morski, zwany także małym. O, tam jest powód, tam. Ta przelotowa dziura. Tak się rozglądam i dochodzę do wniosku, że nie za wiele osób tutaj przychodzi. Ścieżka jest wąska, nie jest jakoś specjalnie wydeptana, rozdeptana. Okiennik. Kolce. Podejdę troszkę bliżej. Chodzenie z plecakiem po skałach nie jest zbyt przyjemne. Dobrze, ale stanę w taki sposób. Z pewnością znajdą się odważni, którzy wejdą dalej, ale na dzień dzisiejszy ja się do nich nie zaliczę. A jeszcze inaczej zrobię, czekajcie. Ta-ta-da! Rozsunąłem kijaszek, monopod. Także zaglądamy za róg. Nie wiem, co tam jest. Zobaczę na filmie, na nagraniu. Zawiercie. Skarżyce. Jedna z dzielnic Zawiercia. Sanktuarium Matki Bożej Skarżyckiej. Kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej został ufundowany w roku 1583 przez ówczesnego dziedzica wsi Mikołaja Brzeskiego. Świątynię wzniesiono z jurajskiego kamienia na zarębach średniowiecznej wieży obronnej i przyległej do niej kaplicy. Szopka betlejemska. Wciąż ma się świetnie. Fajna mozaika. O, tutaj muszę być wyjątkowo ostrożny, bo jeżeli polecę, to już się nie podniosę. Dobra, zwolniłem prawą rękę. Wiesz, jak się będę ześlizgiwał, to rzucę kamerę. Zawsze mogę kupić drugą. A chyba nie ma sensu iść dalej. Tylko gdzie ja tą nogę mogę wetknąć? Najwyżej sobie tak jakoś. Tam widzę, że stają. W tamtym miejscu. A dlaczego? Proszę bardzo. Okiennik wielki. Starszy brat okiennika małego. Morskiego.
I oczywiście z tamtego miejsca można zrobić fantastyczne zdjęcie, ale po co ryzykować, jak można zejść tam niżej albo tam. Dojście tutaj nie stanowi żadnego problemu i zachęcam Was do tego, żeby jednak nie ryzykować. Czy warto poświęcać zdrowie i życie dla jednego, dwóch zdjęć, które i tak przepadną w milionach innych, które wykonacie, a i w przeciągu miesiąca, dwóch i tak o nim zapomnicie, a spaść na dół, połamać kręgosłup, jeździć później na wózku do końca życia, być problemem i dla siebie, i dla... Nie, to nie jest tego warte. Tak jak mówiłem, nie ma sensu narażać swojego życia. Lepiej zejść na dół i z tego miejsca porobić zdjęcia. Zdjęcia, nagrania, cokolwiek. Dzisiaj nikogo nie spotkałem na żadnym ze szlaków. Ani przy zamku, ani przy Ostańcach, nigdzie. No cóż. Ostrożnie. O, trafiła się fajna szczelina. Zmieszczę się. Ja się zmieszczę, ale czy plecak się zmieści? Zmieścił się. Prosto. Okej. Czego bym nie nagrał i jakbym nie nagrał, to i tak sugeruję przyjechać tutaj na własną rękę, to wszystko ogarnąć wszystkimi zmysłami. W tej chwili przechodzę przez dzielnicę Żerkowice, w której możemy zobaczyć m.in. schrony wartownicze. Zupełny przypadek sprawił, że je znalazłem. Po prostu są przy drodze. Ot tak. Wyobraźnia pracuje pełną parą. Mam wrażenie, że stoję naprzeciwko starożytnego hełmu jakiegoś giganta. Niebo sypie się nam na głowy. Kiełkowice. Ulica Pielgrzymów. Może trafi mi się ulica podróżników, spacerowiczów, wędrowców i innych globtroterów. Śniegu nigdy za wiele, nigdy dość, zwłaszcza podczas marszu przez las. Ale jak tylko dojdę do kościoła, to ma mi przestać padać. Słyszysz? Giebło. Ale jazda. Prawie przestało padać, tak jak sobie tego życzyłem. Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. Pozycja wyjątkowa. Jest elementem szlaku architektury romańskiej. Kolejny dwór do kolekcji. Zbliża się godzina 14. Ostatni posiłek jadłem mniej więcej o godzinie 7. Do tej pory nie zrobiłem żadnej przerwy, mam dość. Muszę chwilę odpocząć. Zatrzymam się tutaj. Szkoda, że nie mam chleba. No trudno. Zjem ze 2-3 parówki i startujemy. Kiełkowice. A dobra, od razu zjadłem wszystkie parówki, jakie miałem. Całe 5 sztuk. Nie ma sensu się rozdrabniać. A teraz wracam do Zawiercia. Odwiedzę kolejną dzielnicę. Pomijamy
wystarczy mi na dzisiaj wspinaczek. Na szczycie stoi krzyż. A skoro stoi, to znaczy, że w jakiś sposób można się tam dostać. Ale to już pozostawiam wam takie przygody. Idę dalej. 26 km na liczniku. Czuję się całkiem nieźle. Przynajmniej jeżeli chodzi o kondycję fizyczną. Z tą drugą różnie bywa. Pustkowie. Gdzieś tam daleko w tle widać stado saren. Bardzo nietypowy dwór. Jeszcze takiego nie widziałem. Nie podejdę bliżej, ponieważ nie jestem pewien, czy to aby nie jest prywatna posesja. Co innego, gdyby to był dom kultury, biblioteka i tak dalej, to w ogóle bym się nie krępował. A tak nie chcę wchodzić i narobić kłopotów. Figura świętego Jana Nepomucena, który jak zwykle wpatrzony jest w ukrzyżowanego Jezusa. Ale to, co mnie bardziej zainteresowało, to kolumna o dość niecodziennym kształcie. Okazuje się, że są tutaj źródła jednej z rzek. Chodzi o Czarną Przemszę. Poszukamy. W tej chwili czekam na pana prezesa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, który zdecydował się mnie przyjąć u siebie w remizie. Super. Wystarczył jeden telefon i wszystko załatwione. Ok, gdzie te źródełka? Gdzie one są? Gdzie się pochowały? Zespół źródeł Czarnej Przemszy w Bzowie. Znajdujemy się przy głównych wypływach rzeki Czarnej Przemszy. Źródła te leżą w strefie chronionego krajobrazu, stanowiącej otulinę Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Okej, okay, ale gdzie one są? Gdzie są źródła? Gdzie są źródła one? Na dół. Pełna asekuracja. Gdzie te źródełka? Tutaj. Może tam? No jak tam się dostać? Nie, no nie przejdę. W tych swoich dziurawych butach nie ma szans. Nie, nie dam. Nie będę biegł dookoła. Tam jeszcze wybija w rogu. No jest trochę tych źródeł. Leje się. O! Kaczki! Parka! Prace postprodukcyjne idą pełną parą. I obym wytrzymał jeszcze godzinę, dwie, zanim zupełnie padnę z przemęczenia. No zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj zostałem ugoszczony przez strażaków i jak to zwykle bywa, wielokrotnie padało pytanie, czego potrzebuję, co chcesz? Coś do zjedzenia, nie wiem, do ubrania i tak dalej, jakieś nowe skarpety. Może gdybyście mogli, to podrzućcie mi kawałek chleba i nic więcej. Mam jeszcze jakieś konserwy, pasztety, które wcześniej otrzymałem. Także nic więcej nie potrzebuję. I oto co mi sprezentowano. Tutaj są prezenty od pana prezesa, od Marcina. Napój herbaciany, to już poszło. Raz, dwa. Zniknie. Jak nie dzisiaj, to jutro. Grzesiek. Wszelkie słodkości znikają w pierwszej kolejności. Mus o smaku banana i jabłka.
ketchup oraz kawałek pieczywa. No i właśnie w sumie tylko o to pytałem. Dodatkowo podrzucono mi porcję żółtego sera, kawę, cappuccino, batonik Knoppers, kawę również cappuccino, baton Mars, pasztet, mięsiwo w sosie własnym, o rany, oraz dżem owocowy. Tutaj zestaw typowo remizowy, czyli cukier, herbata, sztućce, talerze, kubek i tak dalej. To klasycznie. A to są podarunki od strażaka piastującego tutaj funkcję gospodarza oraz jego żony i najbliższych. Co się trafiło? Co się trafiło? Kabanosy. O, super. Energia w najczystszej postaci. Jest i kolejna porcja witamin, jabłko. Gdzie lecisz? No, co my tu mamy? O, maseczki. Tych nigdy za wiele. Są lekkie, można zabrać. Jako zamienniki. Kolejny Knoppers, czyli wafelek. Merci, czekolada. Chusteczki higieniczne. Jedne, drugie. O, skarpetki. Fajnie, praktyczny prezent. A to? Chyba majtki. Tak, bo widzę, szeroka gumka. Tak, na pewno to majtki są. Na pewno są to majtki. Tak to powinno brzmieć. O rany. Rosół. A to? Chyba też rosół. Sam wywar. Ręczniczki do zwrotu. I tutaj proszę was, co to? Chyba największy skarb. Tak, jeszcze gorący, parzy. Stawiam, że to jest drugie danie, ale co się trafiło? Co się trafiło? Co? To rosołem pachnie, ale... Co się trafiło? Co się trafiło? Szybko! Szybko! Gdzie to się pozawijało? O, o! Już puszcza. No dobra, zajrzymy w ten sposób. Nie ma. Ziemniaki. Mięsiwo. Mięsko. Kurczak. Dziękuję.
Cześć. Godzina 9. Daj mi coś powiedzieć, kolego. Startujemy. Nie zdążyłem się rozpędzić, a już trafiłem na być może jedno z najfajniejszych rond w Polsce. Najciekawiej udekorowanych. Proszę bardzo. Zamek. Makieta zamku. I tak tutaj nikt nie jeździ. Tada! A najlepsze jest to, że nikt, z kim wczoraj i dzisiaj rozmawiałem, nie wspomniał o tym miejscu. Dziwne. Uważam, że jest świetne. Super. Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Szukałem cmentarza żydowskiego, a znalazłem cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, na którym spoczywa 175 żołnierzy poległych w 1914 roku. W tym 91 żołnierzy armii austriackiej i 84 żołnierzy armii rosyjskiej. Co my tu mamy? Brama prowadząca na teren zabytkowego cmentarza żydowskiego. Zamknięta na kłódkę, a to oznacza, że nie wejdziemy do środka. Z przodu widzicie kapliczkę pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, w której znajduje się główne źródło rzeki Warty. Cześć, Florian. Co tam? O, żebym nie wpadł. Czyżby tutaj zaczynało się życie Warty? Źródło rzeki Warty, 380 metrów nad poziomem morza. Zawiercie Kromołów. Wyżyna krakowsko-częstochowska. Długość rzeki Warty 795 km i 100 metrów. Ostrożnie. Powoli. Powolutku. O. I płynie gdzieś tam het w Polskę. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa męczennika. Rynek. Godzina 12. Na liczniku 12 km, a to oznacza, że do pokonania pozostało mi 13. Jestem w Zawierciu. Teraz co sił w nogach pędzę do Urzędu Miasta po to, aby odebrać wcześniej zaklepaną mapę okolicy. No, w miastach muszę przyjąć zupełnie inną strategię. Tutaj muszę mieć papier, muszę mieć. Bez tego krążyłbym gdzieś po takich osiedlach, tracił niepotrzebnie czas i kilometry. A mapa to jest najlepsze rozwiązanie. Tak. Zaraz wszystko poznajduję, co mnie interesuje i później będę odhaczał po kolei, od punktu do punktu. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Groby żołnierzy polskich, poległych w okresie I wojny światowej. Oraz pomnik mogił zbiorowych niepodległości. Podejdę nieco bliżej. Szybko, szybko, w telegraficznym skrócie. Jak tylko pojawiłem się w Zawierciu, najpierw skierowałem się do ośrodka sportu i rekreacji.
gdzie porozmawiałem ze świeżo upieczonym dyrektorem, który to wyraził zgodę na moją obecność na terenie obiektu, ale po konsultacji z urzędem miasta, no niestety musiał mi odmówić, ponieważ decyzja ta ostatecznie nie należała do niego. Później biegiem przyleciałem w te rejony, ofertę tutaj. Wpadłem jak burza. Powiedziałem: księże proboszczu! Acz, co za dymiu! Ach, się duszę! Co on tam pali? Gumę czy co? Jakiś tapczan? Dobra, lecimy dalej. W każdym razie stanęło na tym, że mnie przyjął. Dzisiaj zatrzymałem się w salce spotkaniowej, katechetycznej. Super! Dosłownie przed minutą wyszło słońce. Jeszcze lepiej. Pędzimy zobaczyć kolejne śląskie miasto. A jak? Błądząc po okolicy i szukając huty, natrafiłem na taki fantastyczny mural. Dotarłem na teren zabytkowego zespołu osiedla robotniczego TAS, czyli Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. Dookoła mnie pobudowano mnóstwo ceglanych budynków i oto jeden z nich, a podejdę bliżej, co mi tam. Najwyżej będą strzelać. Szkoła? Najpewniej tak. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie pobudowano identycznie wyglądające domy mieszkalne. Obok tego niepozornego, zabytkowego mostku znajduje się rzeźba Przątka. Pamięci włókniarek Zawiercia, które swoją pracą utkały nasze miasto. W narożnej części Parku Miejskiego imienia Tadeusza Kościuszki natrafimy na zabytkową kapliczkę. Ta-ta-ta-ta-ta. Szybki spacer po parku, a jak? Tak, żeby się odprężyć. I za chwilę pędzę pokazać wam bazylikę, dlaczego by nie. I powoli... O, jaki fajny korzeń. Korzeń, nie korzeń, co to tak dziwnie rośnie? Pomnik generała Tadeusza Kościuszki, który żył w latach 1746-1817. Najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. A naprzeciwko... Proszę was, naprzeciwko... Pnie się ku niebu... Bazylika pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. O rany, zabrakło mi godziny. Ale lipa. Zaraz się ściemni. Szkoda słów. No nic, najwyżej jutro, jak będę opuszczał Zawiercie, to jeszcze tutaj przyjdę. Chciałbym wam pokazać jeszcze parę rzeczy. A dobra, już za jednym zamachem. Pałacyk Szymańskiego. Thank you.
Cześć, godzina 9, zawiercie. Ruszamy dalej. W tej chwili stoję naprzeciwko bramy cmentarnej prowadzącej na cmentarz żydowski. Oczywiście jest zamknięta. Dworzec kolejowy. Parę minut po godzinie 9 muszę przyspieszyć. Zaśnieżona stacja kolejowa. Na szczęście nie na całej długości peronów. Piękna pogoda. Obecnie znajduje się na terenie huty Szkła Zawiercie, która swego czasu była elementem szlaku tematycznego województwa śląskiego. Dawna synagoga. Budynek w ogóle nie przypomina synagogi. Nic dziwnego, że go niechcący pominąłem. Poręba. Z dala od głównej drogi pędzi chodnik wzdłuż tego koryta, gdzie niegdzie tam wcześniej można było nadziać się na jakieś stawy hodowlane czy coś takiego. W każdym razie świetne miejsce do pospacerowania, do poczytania książki i tak dalej. Można się zrelaksować, nieco odpocząć. Na szczycie tego budynku figuruje data 1898-1911. Odbijamy w prawo tylko po to i aż po to, aby pokazać wam jedyny zabytek w tym mieście. Dobra, spróbuję tak to zrobić. Wieża wyciągowa. No nic, trudno, najwyżej wyjdzie jedna wielka czarna plama. Co my tu mamy? Pomnik poświęcony poległym bohaterom w walkach o wolność ojczyzny. Kolejnym interesującym obiektem jest siedziba Urzędu Miasta. Naprzeciwko Urzędu Miasta znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. Największa niespodzianka w Porębie. Pomnik przyrody, dąb przypułkowy Bartek. I nie, nie jest to ten Bartek, o którym myślicie. To drzewo rośnie od roku 1275. I z tego co widzę, ma się świetnie. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Musiało dojść do ludzkiej interwencji. Drzewo zostało wzmocnione od środka. Najprawdopodobniej dlatego, że jest puste. Nic tam nie ma. No, Bartek, trzymaj się. Trzymaj się w zdrowiu. Ile tam ci jeszcze brakuje do 1000? 1275, 2021. 254 lata. Żelisławice. A teraz leśniaki. Myszków. Mural, który przedstawia przemarsz wojsk hetmana Stefana Czarneckiego w roku 1656. A znajduje się na Domu Ludowym. Kościół pod wezwaniem świętej Anny. Okej, koniec na dzisiaj. Zaczynam szukać miejsca, w którym się zatrzymam.
Godzina 8. Wróciło najpiękniejsze wydanie zimy. Mrozik, słońce i troszkę śniegu. Super. Ot i proszę, jaka nietypowa gwiazda. Okej. Godzina 8. Piątek. Baśniowy, zimowy poranek. W nocy spadł śnieg. Nie ma go zbyt wiele, ale spójrzcie, jak fajnie zalega na roślinach, dachach. Jest chłodno, mroźno, super. Śnieg nie klei się do obuwia. Można maszerować, ale ekstra. Nie mam pojęcia, co to za budynek, jaką pełni funkcję, czy jest młody, czy jest stary, czy został wybudowany kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, czy kilkaset lat temu, to nie ma znaczenia. W każdym razie świetnie się prezentuje i warto go uwiecznić. Po lewej stronie mijam kilka starych, zniszczonych, kamiennych domów. Może tak. Staram się zrozumieć zdziwienie osób, które na wieść o tym, że podróżuję również i zimą, robią takie oczy. I pytają: panie, dlaczego? Przecież to są same problemy. Zimno, dni są o wiele krótsze i w ogóle, panie, brodzić tak w śniegu, w ciapie, w chlapie. Zimno, daj pan spokój, lepsza jest wiosna, lato, nawet jesień. A ja mówię, że nie. Zima jest tą porą roku, która wyróżnia się na tle pozostałych w sposób szczególny. No to na pewno nie jest wiosna, ani lato, ani jesień. O ile te trzy wymienione pory roku są do siebie, no powiedzmy, prawie że podobne, tak zima jest jedna, jedyna, niepowtarzalna, zwłaszcza przy takiej pogodzie. Nic tylko wychodzić z domu i podróżować! Tak jak ta pani z zakupami. Dlatego też zachęcam was, ruszcie się sprzed monitorów i spacerujcie, póki zima wygląda tak jak teraz. Charakterystyczny budynek Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Przy kościele katolickim pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znajduje się kaplica wieczystej adoracji. A tuż za nią szybko, bo widzowie się niecierpliwią. Co tam się chowa? Jeszcze chwila. Wzniesiono dzwonnicę. Fabryka, huta, co by to nie było, będzie fajnym urozmaiceniem tego materiału. Już dawno nie nagrywałem tego typu obiektów. No to proszę, nadarzyła się okazja, żeby nadrobić zaległości. Podobno pogoda ma się popsuć. Nie, pogoda nigdy się nie psuje. Jest taka, jaką właśnie powinna być. Dworzec kolejowy w Myszkowie. Prezentuje się świetnie. Oczywiście na peronie nikogo nie ma poza mną i kilkoma pracownikami. Pomnik poświęcony poległym za ziemię myszkowską. Przed chwilą dorwałem mapę miasta, porozrywałem ją na strzępy i zachowałem jakieś 5% tego wszystkiego. Myszków, miasto typowo przemysłowe. Dookoła
obudowano mnóstwo bloków i tak dalej. Generalnie no nie za wiele można tutaj zobaczyć. Także to będzie krótka wizyta, ale postaram się pokazać Wam możliwie jak najwięcej. Murowana kapliczka z roku 1976. Chyba tak. Siódemka czy jedynka? Według mnie siódemka. No nic. Otwarte, zamknięte. Zamknięte czy otwarte? To jak to w końcu? Zamknięte. Otwarte? Dalej nie wejdę. W takim razie zrobię. Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika. Budynek prokuratury rejonowej. Niestety od frontu przesłonięty jest przez drzewa. Znalazłem. Mogiły zbiorowe wojenne żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Ostatnim punktem programowym w Myszkowie będzie pałac fabrykanta. Postęp. Się zapędziłem. Postęp. Pomnik poświęcony mieszkańcom Myszkowa i okolicy, bojownikom poległym za wolność i Polskę Ludową w walkach z najeźdźcą hitlerowskim, pomordowanym w obozach kaźni w latach 1939-1945. Lgota górna. Teraz wychodzę z miejscowości Lgota nad Warcie, a wchodzę do wsi Lgota Mokrzesz. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Władowałem się na ruchliwą asfaltówkę, ale nie miałem innego wyboru. I co chwila, jak mnie na asfalcie, to wrowie. Kozie główki. Żeby ją dopaść, to biegłem na koniec miejscowości, by stanąć naprzeciwko znaku miłości. Miłość. Tak, jak mówiłem, musiałem przejść na drugi koniec wsi, żeby zameldować się przy tym znaku. Ponieważ, jak się okazuje, bardzo często jest kradziony. Z tamtej strony nigdzie go nie zauważyłem, a więc stało się. Aha. Ktoś tak bardzo pragnął miłości, że ją ukradł. Kolejną ciekawostką jest to, a nie powinno to nikogo dziwić, że jedna z głównych ulic nazywa się ulicą Świętego Walentego. Faktycznie. Kradną miłość na potęgę. Dziwnego, że ominąłem ten znak, ponieważ nic tutaj nie ma. Łobuzy. Sanktuarium świętego Antoniego wita pielgrzymów, a podróżników nikt nie przywita. Zapomnieli o podróżnikach, wędrowcach. Otwarte, jeszcze zamknięte czy otwarte? Sam się przywitam.
kościół pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Wybiła godzina 15. Za świątynią postawiono dzwonnicę kościelną, w której podwieszono 3 dzwony. Są. Na śniegu nie ma żadnych śladów, a to oznacza, że jestem tutaj dzisiaj pierwszy. W dowód pamięci wszystkim zmarłym strażakom, strażacy z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego. Godzina 9, sobota, pogoda się pogorszyła, zaczęło padać i deszczem, i śniegiem. Wczoraj kozie główki, a dzisiaj kozie głowy. Kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Centrum miasta, plac Moniuszki, rynek. Szopka bożonarodzeniowa, a tutaj najbardziej charakterystyczny element okolicy, fontanna, która została upiększona 3 kozimi łbami. Jak tam? Co tam się dzieje? To, co widzicie, to fundamenty dawnego ratusza i projekt jego rewitalizacji z 1817 roku. Ostatni rzut jednym i drugim okiem na rynek. Kościół starokatolicki Maria Witów. Kościół pod wezwaniem świętej Barbary. Tak, wiem, kolejny kościół. Ale czasami bywa tak, że poza świątyniami i kilkoma innymi obiektami nic więcej nie ma. Ostatnim miejscem, przy którym się zamelduję,
to zrewitalizowany pałac biskupi. Gniazdów. Kościół starokatolicki Mariawitów. Dorzucam kapliczkę wybudowaną na środku skrzyżowania. Chwilacz, ja powiedziałem skrzyżowanie, o. Nareszcie zszedłem z głównych dróg i mogę przez chwilę pospacerować pośród pól i łąk i lasów. Yeah! Wojsławice. Trochę mnie plecy bolą, kręgosłup i tak dalej, ale jeszcze dam radę. Ta nasza piękna Polska. Gdzie ja jestem? Halo? Halo? Jest tu kto? No nic. Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca z wieku XVII. Świątynia pochodzi z roku 1631 i usytuowana jest tuż przy drodze asfaltowej. Nie sposób jej nie zauważyć. Cynków. Woźniki. Wieje, wieje i nie odpuszcza. Dobrą minutę zastanawiałem się, czy warto tutaj przyjść. Warto. Wieża obserwacyjna. A tam jest chyba platforma widokowa. Zaraz podejdziemy i sprawdzimy. Śnieg jest nienaruszony. To oznacza, że nikogo tutaj dzisiaj przede mną nie było. A więc jestem pierwszy. Regulamin korzystania z punktu widokowego na Coglowej Górze w Woźnikach. Jest tak zimno, że baterie padają mi jedna po drugiej. Kółeczko, dobrze, tu jest najciekawszy widok. Na miasteczko. Schodząc do miasta spotkacie tą oto kapliczkę. Pamiętam to miejsce. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. A tuż za rogiem czai się rynek i już tam pędzę. Szybko, szybko, szybko. Mam niecałe 30 minut, żeby ogarnąć całe miasto. Malownicza aleja, która doprowadzi mnie do kolejnego drewnianego kościółka. Kościół pod wezwaniem świętego Walentego z roku 1696. Tuż przy świątyni znajduje się nagrobek Józefa Lompy, poety śląskiego i nauczyciela. Rynek. A za chwilkę do ciebie wrócę. Ratusz, siedziba Urzędu Miasta i Rady Miejskiej. Józef Lompa żył w latach 1797-1863. Piękny rynek, o tak.
Jak się cieszę, że przyszedłem tutaj zimą. Nie mam za wiele miejsca na prezentację, więc wykorzystam podłogę. Dobrze. Wczoraj wieczorem odwiedził mnie Łukasz wraz ze swoją rodziną i kolejny raz podrzucił mi paczkę z prezentami. Co mi się trafiło? Zacznijmy od tego. Przypuszczam, że są to ziemniaki w jakimś sosie. Dobrze, zajrzymy tak. A nie, chyba bigos. Bigosik? Tak, bigos. Super. Jest bigosik. Pomarańcza. Na bok. Jabłko. Na bok. Pomidor. Na bok. Rany. Surówka z białej kapusty. Na bok. Dwie tabliczki czekolady mlecznej. Super. Na bok. Litr mleka. Wybuchowa mieszanka. Bochenek chleba. Zupa. Zupa? Ale jaka? Cóż to za zupa? Nie grochowa. Coś takiego. Jakby grochowa, ale nie grochowa. A to? Sok. Tak. I. Odsuń się. Szybciej. Co to tam się schowało? A. Dobrze, znowu już przez jakąś szparkę. I kotlet schabowy polany jakimś roztopionym żółtym serem? Albo sosem? No nie wiem, coś takiego. W każdym razie w całym tym zestawie brakuje torebki z ciastkami, które wcześniej zjadłem, i opakowania z rybą potraktowaną panierką, którą też wcześniej zjadłem. 4 sztuki. Nadal ze sobą noszę prezenty, które otrzymałem wiele dni temu. Jakieś konserwy, pasztety i tak dalej. No nie wyrabiam. Nie wyrabiam. Za dużo tego. Jeść na siłę też nie wypada. Nie jest to zbyt zdrowe. Niemniej bardzo, bardzo dziękuję za taki fajny, apetyczny gest. Super, że też chce się wam jeździć po całej Polsce i podrzucać mi takie rzeczy. Smakowite. Najlepsze.
A gdzie są wszyscy? Są trzej królowie. Pastuszkowie. Święty Józef, Maria i Jezusek. Bardzo, bardzo fajna szopka, rewelacja, super. Zanim opuszczę miasto, pokażę wam jeszcze dwa miejsca. Ot tak na szybkości. Tam z przodu znajdują się zabudowania folwarczne, przydrożna kapliczka. Ale nie ją chciałem wam pokazać. No, te ślady należą do mnie. Pomnik poświęcony poległym obrońcom ojczyzny w pierwszych dniach września 1939 roku. Takiej zimy wypatrywałem. Właśnie takiej. Mroźnej, pogodnej. Na drugą stronę. Ligota woźnicka. Ciekawe. Tamten niewielki dzwon został odlany w roku 1777. I został ufundowany przez Antona hrabiego von Gaszina. A odlał go Franciszek Stankę. Czarny las. Kolejny pałac na mojej drodze. W którym prowadzony jest hotel. Pałac Czarny Las. Zawieszenie działalności hotelu od dnia 28 grudnia 2020 roku do odwołania. Pakuły. Pozdrawiam kierowcę, który stworzył ten fantastyczny wzór. O! Kamieńskie młyny. Kamienica. Drogobycza. Starcza. Kościół starokatolicki Maria Witów. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Rudnik Mały.